Teraz robimy taki ruch. Trzymamy prosto kręgosłup i pochylamy się w kierunku tej nogi, która jest z przodu. Tak? I utrzymujemy to napięcie. To jest ćwiczenie na rozciąganie tej tylnej partii nóg. Bardzo ładnie, Kali. Bardzo ładnie utrzymujesz. Zwracamy uwagę na ustawienie miednicy. I tak samo utrzymujemy. Ale zobaczcie, to jest ważne. Kręgosłup nie może się tam tak nam zginać jak koleżanki. Czyli tutaj prostujemy. Ta nóżka też wyprostowana. I staramy się całym kręgosłupem pochylić w kierunku tej nogi. Bardzo ładnie.